Ważne tematy bardzo łatwo jest zbanalizować, zamknąć uszy osób, które mają nas wysłuchać. I możemy to uczynić poprzez dwa style: zbytnie umistycznienie albo zbytnią racjonalizację. I pamiętam, jak za czasów kleryckich, kiedy jeździliśmy na tak zwane niedziele powołaniowe, kiedy dzieliliśmy się świadectwem swojego życia, tego jak Pan Bóg nas powołał do seminarium, to wielu moich współbraci kleryków zaczynało w ten sposób. Kapłaństwo to dar i tajemnica. Myśleli, że to ładnie brzmi, że do tego dodawali takie teatralne spojrzenie w górę, takie zatrzymanie się i mieli wrażenie, że już wszyscy wtedy zrozumieją, że to jest bardzo poważna rzecz. No nie za bardzo. A drugi styl, zbytnia racjonalizacja, takie podejście przyziemne, tłumaczenie wszystkich afer pedofilskich, finansowych. Nie. I jeszcze dodatkowo to mówienie, no przecież księża to też tylko ludzie. Nie. Bo kapłaństwo to jest połączenie jednego i drugiego, splot tego, co boskie i tego, co ludzkie. Więc wydaje mi się, że ani usprawiedliwianie afer, ani cytowanie tytułu autobiograficznej książki świętego Jana Pawła II o kapłaństwie nie jest trafieniem w punkt. Pięknie wyraził to ksiądz Jan Twardowski w jednym ze swoich wierszy. Własnego kapłaństwa się boję. Własnego kapłaństwa się lękam i przed kapłaństwem w proch padam i przed kapłaństwem klękam. W lipcowy poranek mych święceń, dla innych szary zapewne, jakaś moc przeogromna z nagła poczęła się we mnie. Kapłaństwo to moc, która jest zamknięta w kruchym naczyniu. I to nie jest tak, że nowo wyświęcony kapłan, który wstaje z klęczek pod śpiewaniu litanii do wszystkich świętych, otrzymuje jakąś supermoc, że od tej pory Bóg nakłada na niego zbroję, którą nie jest w stanie przebić nawet najcięższa pokusa. Nie, kapłan zostaje normalnym dalej człowiekiem. I dlaczego tak się dzieje? Tłumaczy ciekawie to święty Paweł w drugim liście do Koryntian i mówi tam: przechowujemy ten dar w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Bo ksiądz nie jest Bogiem, tylko reprezentantem Boga. Moc pochodzi od Wszechmogącego, a nie od Niego. I co z tego wynika? Mimo że nie jest to widowiskowe i efektowne, bo oczekiwalibyśmy 100% skuteczności kapłańskiego namaszczenia, to w pewnym sensie okazuje się pomocą. I ciekawie to tłumaczy wspominany już ksiądz Jan Twardowski, który zakłada, że dzięki grzeszności kapłani lepiej posługują w konfesjonale. Bo właśnie dzięki tej grzeszności masz tę świadomość, że po drugiej stronie konfesjonalowych kratek jest osoba, która ciebie rozumie. Bo wyobrażasz sobie, że spowiadałby ciebie anioł? Być może on odfrunąłby z wrażenia, jakbyś mu pewne rzeczy powiedział, bo by się złapał za swoją anielską głowę i się zastanawiał, jak takie rzeczy można uczynić. Bo właśnie dopiero własne doświadczenie słabości wprawia w pokorę. Łączy się to z myślą świętego Augustyna, biskupa Hippony, który powiedział, że dla was jestem biskupem, a z wami jestem chrześcijaninem. No właśnie, dlatego bycie księdzem to jest bycie takim pierwszym chrześcijaninem, realizowaniem tego, do czego jesteśmy zaproszeni wszyscy, bez żadnych dodatkowych pomocy. I tutaj ciekawostka, seminarium, czyli miejsce, w którym klerycy przygotowują się do tego, aby zostać księżmi, pochodzi od łacińskiego słowa określającego szkółkę młodych roślin. Semem łacińskie to nic innego jak zasiewanie, jak nasienie. Czyli bycie w seminarium to jest zasiewanie miłości do Pana Boga w prostym, zwykłym, ludzkim sercu. I przypominam sobie taką rozmowę bardzo emocjonalną z moim rektorem, kiedy do niego przyszedłem z wielkim pragnieniem, aby puścił mnie na rekolekcję pewnej wspólnoty i zacząłem mu argumentować, jakie to jest istotne, jak wiele podczas tego doświadczę, że zwiąże się z kolejną grupą ludzi i tak dalej, i tak dalej. No i go tak przekonując, miałem wręcz 100% pewność, że na to wyrazi mi zgodę. On powiedział: nie, nie możesz jechać. Mi to bardzo zdenerwowało i w tych emocjach mówię: dlaczego? Przecież to będzie ciekawe doświadczenie, no przecież tyle wyniknie z tego duchowych rzeczy. A wtedy on stwierdził bardzo krótko i mądrze, że seminarium to nie jest czas na to, aby spróbować wszystkiego, co jest w Kościele, tylko tego, aby związać się z Jezusem,
że nie zbawiają nas metody, style duszpasterskie, tylko sam Jezus Chrystus, który jest zbawcą i kiedy zwiążę się z Nim, to poradzę sobie w kapłaństwie. I oczywiście życie to nie film, to nie było tak, że opadły emocje i zrobiliśmy sobie niedźwiedzia i powiedzieliśmy, nie no, oczywiście, dobra decyzja, ale powiem, że po latach tak myślę nad tym i rozważam te słowa też w kontekście tego, co wielu świętych odmieniało przez przypadki i cytowało jedną myśl, że kapłaństwo to jest życie na wzór serca Jezusowego. Czyli chodzi o to, aby z Nim mocno się związać, wręcz bym powiedział strzyć. I dobre, twórcze kapłaństwo to nie tylko kwestia umiejętności intelektualnych, jakichś metod, tylko właśnie to, aby być bardzo blisko Jezusa. W tych rozważaniach o kapłaństwie warto zadać sobie pytanie, dlaczego w ogóle Bóg przewidział obecność kapłanów w kościele, w religii? Przecież mógłby bez pośredników to wszystko zrobić. Znalazłby na to jakiś pomysł. Na przykład zamiast chrztu obmycie kranówką, która stałaby przez dzień przy jakimś świętym obrazie, szczelnie zamknięte konfesjonały, gdzie można by było wejść, wypowiedzieć swoje grzechy i mieć to przekonanie, że już Pan Bóg to wszystko wysłuchał, albo na przykład, nie wiem, krojony chleb razowy, którym się dzielimy na znak wspólnoty. No mógłbym tutaj mnożyć i mnożyć bardzo dużo pomysłów. Dlaczego Bóg zgodził się na ten ludzki, prosty, zwyczajny czynnik ludzki w Kościele? To jest dla mnie bardzo ważne. Chcę to przeanalizować, dlatego że od tego zależy moja tożsamość kapłańska. Gdy popatrzymy na historię zbawienia, to widzimy, że Bóg akcentuje wspólnotę. Nie prowadzi indywidualnie ludzi, tylko wytwarza środowiska wzrostu wiary. I tak mamy w Starym Testamencie naród wybrany, a w Nowym Testamencie Kościół. I się dziwimy, dlaczego akurat tak? Może lepiej by było zesłać z nieba jakiś precyzyjny kodeks zasad, reguł, przykazań i do tego ułożyć jakiś system punktowy i potem do wieczności by były wpuszczane te osoby, które mieszczą się w widełku. No i udało ci się, idziesz dalej, nie, zatrzymujemy ciebie. I może na pierwszy rzut oka wygląda to dobrze, ale tak naprawdę wiemy, że życie się zmienia, sytuacja jest nierówna i poza tym tworzyłoby to rzesze egoistów, którzy tylko dbają o te punkty wspomniane, a nie chcą być razem, a Bóg chce wspólnoty, czyli osób, które ramię w ramię wypracowują coś wspólnie, wspierają się w poszukiwaniach Jego. I właśnie dlatego świętemu Piotrowi powiedział takie słowa. Ty jesteś Piotr, czyli skała i na tej skale zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Bóg zaryzykował, wkładając w proste ludzkie ręce klucze. I dzięki temu ja oraz tysiące innych księży tworzymy formułę spotykania się z Panem Bogiem. I wiem, że od razu może być zadane pytanie, a dlaczego nie może każdy po swojemu w cichości serca tego zrobić? No i tutaj przychodzi nam z odpowiedzią popularne powiedzenie, że nikt nie jest dobrym sędzią we własnej sprawie. I dlatego Bóg nie chciał, aby wiara była tylko sprawą intuicji, takiego wewnętrznego przekonania, że jest dobrze. Bo potrzebne jest prawo, litera, jak i również wspólnota, która będzie to interpretować, która będzie takim zewnętrznym sumieniem. Bo wiemy, jak to jest z tekstem. Kiedy go zostawiamy i każdy może sobie go odczytywać na swój dowolny sposób, to dojdzie do nadinterpretacji. Dlatego chociaż w wyniku działalności księży dochodzi do wielu pogmatwań, to i tak dobrze, że oni są, bo dzięki temu nie jesteśmy osamotnieni w naszym odkrywaniu Pana Boga i możemy usłyszeć słowa rozgrzeszenia w konfesjonale, możemy zobaczyć sakramenty. To wszystko jest bardziej namacalne, jest ubrane w tę ilość pięknych znaków, które są niesłychanie komunikatywne. Jak wygląda życie księdza? Wiele osób o to pyta, zastanawiają się, czynią nawet swego typu ciekawostkę z tego, a co ksiądz je, w co się ubiera tak poza sutanną, jakie ma hobby, czy dużo czyta, no po kolei, jak różne dni i godziny wyglądają.
I spotkałem się z różnymi odpowiedziami na to pytanie, ale najbardziej podoba mi się odpowiedź świętego Jana Pawła II, który stwierdził, że są dwa momenty życia kapłańskiego. Moment ewangelizacyjny i moment kontemplacyjny, pustelniczy. I dlaczego tak się dzieje? Bo zobaczcie, kiedy jesteśmy na mszach świętych, na bożeństwach, w duszpasterstwach, to otoczeni jesteśmy mnóstwem ludzi, ciągle się coś dzieje, trzeba podejmować decyzje, przygotowywać się, rozmawiać, głosić prelekcje i tak dalej, spowiadać. Ale kiedy wracamy do domu na plebanie, to wtedy zostajemy sami. I to jest ten moment, aby spotkać się z Jezusem, aby trochę się pomodlić, aby się wyciszyć. I te dwie działalności się przenikają. Najpierw głoszenie Ewangelii na zewnątrz, a jak również i samemu zyskiwanie tej mądrości Ewangelii dla siebie, spotykanie się z Jezusem. I pamiętam do dzisiaj, jak moja ciotka, siostra zakonna, powiedziała mi: Piotrek, uważaj i pamiętaj, abyś zawsze mówił więcej do Boga niż o Bogu. I to prawda. Trzeba połączyć te dwie miłości. Najpierw najważniejszą miłość moją osobistą do Pana Boga i w wyniku niej miłość do tych wszystkich osób, do których idę, którym posługuję. Przyjrzyjmy się jeszcze zobowiązaniom, które są nakładane na wszystkich księży. I są to celibat oraz posłuszeństwo. I tak samo jak mąż mówi do żony, ślubuje jej miłość, wierność i uczciwość małżeńską i wie, że właśnie w tych kwestiach realizuje swój sakrament, tak ksiądz, aby nie sprzeciwić się swojemu powołaniu, zgadza się na posłuszeństwo biskupowi oraz na celibat. I wynika z tego parę rzeczy, a może nawet i nie parę. Przede wszystkim to, że ksiądz nie ma pełnej kontroli nad swoim życiem. Bo zobaczmy. Zmienia co jakiś czas parafię, otrzymuje różne funkcje, które musi zrealizować. I powiemy, no ale przecież to nic nadzwyczajnego, tak również jest w życiu świeckim. Przecież mamy kierowników, mamy szefów i oni determinują nas, wpływają na kształt naszej pracy. No tak, to prawda. Ale zobacz, że każdy może pracę zmienić albo się przebranżowić. A z kolei ksiądz jest zobowiązany, aby wsłuchać się w to, co wyznacza mu jego biskup. Dlatego uważam, że kapłaństwo to w dużej mierze zaufanie Bożej opatrzności, tak jak napisał święty Paweł w liście do Filipian. Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony. I być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Doświadczyłem tego osobiście kilka razy. Jako kleryk, a potem diakon byłem w Dobrej Nowogardzkiej, później w Cydyni, a następnie w Gryficach, a teraz powoli przyzwyczaiłem się do Mierzyna. I pamiętam jeszcze świeże emocje, jak opuszczałem Gryfice i zostawiałem tam osoby, które były mi już bardzo bliskie, z którymi poświęcałem wiele czasu, aby w duszpasterstwach rozmawiać, żeby rozwijać ciągle nowe metody spotykania się z Panem Bogiem. I powiem, że to było trudne. To było takie wykorzenienie się i później konieczność zakorzenienia się w Mierzynie. I to zawsze pozostawia takie pytania, czy te moje rozwinięte już korzenie zmieszczą się w tym nowym miejscu, a jeśli nie, to będzie trzeba je podcinać. Czy mój zaproponowany styl będzie wystarczający? Prawdopodobnie nie. Będzie trzeba zatrzymać się, wsłuchać się i potem opracować coś nowego, co będzie odpowiedzią na potrzeby tych konkretnych ludzi. I tak za każdym razem. Dlatego nie boję się powiedzieć, że każda zmiana parafii to jest trochę taka operacja na otwartym sercu. I każdy ksiądz może uczynić to, co wspomniany już apostoł narodów, święty Paweł, zaproponował. Taki ideał, że dla słabych stałem się słaby, by pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych. A co z celibatem? Celibat to nie tylko bezżeństwo. Celibat jest stworzeniem pewnej przestrzeni samotności w swoim sercu, zrezygnowanie z miłości wyłącznej. I poza tym celibat jest też pewnym znakiem, że można przeżywać samotność w duchu wiary, razem z Jezusem. I to może być szczególnie pomocne dla tych, którzy swojej samotności nie akceptują. Dlatego odczuwam, że ta moja rezygnacja może innym pomóc, tym bardziej, tak uczciwie rzecz biorąc, że każdy kapłan, gdyby chciał podwiedzać chociaż te osoby samotne w swojej parafii, to miałby tyle drzwi do zapukania i tyle miejsc do odwiedzenia, że po prostu by się z tym nie wyrobił.
Powoli zbliżamy się do podsumowań i może w tym pomóc pewna myśl, że ksiądz powinien rozważać swoje życie w sposób eucharystyczny. Co to oznacza? Otóż zobaczmy, że podczas każdej najświętszej ofiary mszy świętej ksiądz jest in persona Christi, czyli w osobie Jezusa Chrystusa. Ale później, jak ściąga ornat po zakończonej Eucharystii, to wcale nie znaczy, że jego kontakt z eucharystycznym Chrystusem się zmniejsza. Nie, ponieważ on cały czas jest ofiarą. I co to znaczy? Nie to, że księża lubią ofiary, czyli koperty, tylko że mają łączyć wszystkie przeżywane przez siebie rzeczy z ofiarą Jezusa Chrystusa na krzyżu. I wiem, brzmi to bardzo mistycznie, ale co ja poradzę? Każdy kapłan jest hostią, która się przemienia i właśnie w niej inni ludzie mają dostrzec Jezusa. A na koniec cytat z mojego obrazka premicyjnego o zawołanie Jana Chrzciciela. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Kapłaństwo to nic więcej. Prostowanie ścieżek, bo Bóg zbawia, On czyni cuda, On nawraca, On robi wszystko. A ja mam po prostu prostować dla Niego ścieżki, bo kiedy to zrobię, to On swoją wszechmocą to, co trzeba, weźmie w obroty. Amen. A ja Wam błogosławię na odkrywanie piękna Jezusa w waszych kapłanach. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.